Cześć. Dużo osób pisze pytania, jak tam finalnie wyszło strojenie BMW i żeby pokazać wyniki. No więc może zaczniemy od początku. Zaczęliśmy stroić samochód w turbolamik, jakby trochę podstrajając już silnik tak finalnie, ale też skrzynię, którą trzeba było już przygotować pod przyjęcie większej mocy. No i na początku było tak. Kiedy silnik zaczął generować już większe moce, kiedy już to wszystko się pospinało, no niestety ścięło nam wał na spawie. Gdzieś ktoś, kto przygotowywał wał, nie wiem, nie dospawał dobrze, czy po prostu nie myślał, że będzie musiał przenosić aż 1000 N, bo właśnie przy tym momencie ścięło wał. Na szczęście mieliśmy wał testowy, karbonowy, o którym też kiedyś tam coś nagramy. No i on już po założeniu bez problemu wszystko wytrzymywał. Natomiast gdzieś tam szybko okazało się, że kiedy no, turbo już zaczyna dosyć dobrze dmuchać, silnik generuje naprawdę duże przyrosty. No i później było tak. I właśnie teraz nie wiem, co wam powiedzieć do końca, bo wynik finalny zakończył się na doładowaniu niecałe 0,6 bara, tak naprawdę 0,5 bardziej. No i wyszło nam 770 koni i 1150 N. No i trochę stanęliśmy w miejscu, bo skrzynia, którą mam, 8HP90, jest naprawdę pancerna, ale ma wytrzymałość do 1000 N. A tutaj przy 0,6 niecałym już mamy 1150. Więc jeżeli dmuchniemy mu 0,8, 0,9, no to się zrobi 1300 N. No i zastanawiamy się, co teraz zrobić, tak? Czy ryzykować i robić mu 1000 koni i 1300 N? Czy zostać przy tym, co jest? Na pewno no, doładowanie jest śmieszne, no bo to jest praktycznie soft turbo i wygenerowało takie olbrzymie moce, co tak naprawdę no, pokazuje, że bardzo dobrze, że są dobrane wszystkie komponenty. No i przede wszystkim bardzo fajnie reagują te nowe turbiny Garretta z serii GSRS, bo tak naprawdę no już od 2500 obrotów coś się zaczyna dziać i generuje tam jakiś moment. Także no bardzo przyjemnie reagują. Jestem też po testach, więc mogę powiedzieć, że to się sprawdza jakby w jeździe. Natomiast no dalej nie wiem, co zrobić ze skrzynią. Piszcie w komentarzach, co wy byście zrobili, no bo tak naprawdę możemy zrobić tak, że dmuchnąć mu trochę więcej i zabić skrzynię, albo jeździć z tym, co jest. No potencjał, myślę, że skoro przy takim śmiesznym doładowaniu wyszła taka moc, no to myślę, że potencjał jest nawet na 1100 koni przy doładowaniu około 1 bara. No silnik jest zakuty w pełni, czyli tłoki, korby i wał, więc spokojnie to wytrzyma. No natomiast no, pytanie, co z napędami? No i tak z tymi rozterkami pozostawiwszy mnie, Lamik powiedział, że muszę zadecydować, co robimy właśnie, czy ryzykujemy. No i stwierdziłem, że najpierw chcę tym autem trochę pojeździć, zanim
będziemy już ryzykować takie duże obciążenia, no bo już przekraczamy tak naprawdę wytrzymałość skrzyni o 150 Nm. Być może spróbujemy go wystroić tak, żeby dać mu większe doładowanie, ale już go nie stroić na hamowni, jeszcze o tym pomyślimy, bo jednak no, w drifcie chyba te obciążenia będą mniejsze niż na hamowni. No ale generalnie no, silnik pokazał potężny potencjał, naprawdę jeździ jak szalony. No i w tej chwili mamy naprawdę fajne wyjście, no i można powiedzieć, że z palcem w nosie te 1000 koni robi. No tylko musimy mu troszkę więcej dmuchnąć, a żeby więcej dmuchnąć, to trzeba by mieć coś, co przeniesie ten gigantyczny moment, który tam powstaje. Więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Trzymajcie kciuki, bo teraz jeszcze chciałbym pojechać na jakieś testy, trochę się rozjeździć w tym samochodzie. No i na pewno będziemy robić kolejne strojenie. Tylko no, musimy jakoś rozwiązać ten problem. Jak macie jakieś pomysły, to też piszcie. No i trzymajcie za nas kciuki. Za mnie i za nowy projekt. Cześć!